Alfabet Wojtusika. Podcast literacki Łukasza Wojtusika. Miejsca, w których spotykam albo do których zapraszam moich rozmówców lub do których oni mnie zapraszają, są w podcaście Alfabet Wojtusika ważne. Tworzą przestrzeń rozmowy, współtworzą trochę przestrzeń odbioru także takiego podcastu. Przygotowując się do rozmowy o książce Baszobora, Człowiek, który wskrzesza zmarłych, której autorem jest Marek Kęskrawiec, zastanawiałem się nad jakąś taką przestrzenią prowokującą. Okazało się, że udało się taką przestrzeń znaleźć. Udało się zejść do krypty. Naprawdę. Bardzo dziękuję znajomemu księdzu za wyrozumiałość i pomoc w realizacji pomysłu. Naprawdę weszliśmy do krypty w jednym z krakowskich kościołów i rozmawialiśmy o Baszoborze, o wierze, o ruchach charyzmatycznych, o reporterskiej robocie Marka Kęskrawca i zapytałem Marka o to, o co zapytałby Johna. Chodźmy do krypty. Cicho wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Wszystko wskazuje na to, że będzie krypta. No to powiem ci, naprawdę jesteśmy w krypcie. R jak rozmowa. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Zdradzić nie mogę i do końca życia pewnie tajemnicą moją pozostanie, gdzie jesteśmy, ale udało mi się tak to zorganizować, że spotykamy się z autorem książki Baszobora, Człowiek, który wskrzesza zmarłych, Markiem Kęskrawcem, w jednej z krypt krakowskich kościołów. Może słychać pogłos. Mam nadzieję, że taki, z takim pogłosem państwo wybaczą, będziemy tę rozmowę realizowali. Marek Kęskrawiec, dziennikarz od wielu lat, związany z wieloma redakcjami, nie tylko prasowymi, także telewizyjnymi, od wielu lat związany z Dziennikiem Polskim. Książka opublikowana przez wydawnictwo Znak. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak się zastanawiam, czy spotkanie w krypcie przy książce o człowieku, który wskrzesza zmarłych, czy ma jakiś podtekst? Tytuł ma podtekst. Zastanawiałem się, trochę cię wypuszczę, dlaczego zdecydowałeś się właśnie na taki tytuł, który jest dla czytelnika czymś takim, co kusi, ale to nie jest człowiek, który wskrzeszał na przykład zmarłych, albo który wskrzesił zmarłych. To jest czysta prowokacja oczywiście, nie z żadną tajemnicą pewnie dla czytelników, chociaż może rodzić mylne tropy, że jestem autorem, który po prostu stwierdza, że Baszobora wskrzesza zmarłych. No ja z tą tezą dyskutuję raczej. Wiem, że w Polsce jest znany właśnie jako taka zbitka słów. Baszobora, czyli człowiek, który wskrzesił 27, nie mówią 40 osób, aczkolwiek źródła głównego tych informacji nigdy nie znalazłem i myślę, że nie można do niego dotrzeć, bo sam Baszobora nigdy takiej liczby nie podawał. Czy nie bałeś się tego, mam literkę W jak wskrzeszenia, będzie W jak wiara, że pisząc dziennikarski tekst na temat ojca Johna Baptista Baszobory, będziesz skazany trochę na takie lawirowanie między dwoma bańkami. Tą bańką, która ci powie, dziennikarz patrzy krytycznie, nie jest wierzący, nie ze wspólnoty charyzmatycznej, co on wie o Baszoborze? A druga bańka mówiąca, dziennikarz pisze o wierze, o jakichś takich rzeczach, które są nienamacalne, nieuchwytne, jeszcze trochę zostawia nas w swojej narracji na rozdrożu, nie wyrokując, czy na przykład zdarzyło się uzdrowienie, czy nie. Nie bałeś się tego? Nie bałem się tego, bo od lat w niektórych środowiskach mam łatkę symetrysty tak zwanego. To jest oczywiście taka obelga, że symetrysta to jest taki człowiek, który stoi między, zazwyczaj w polityce, między PO a PiS i tak stoi na środku, żeby nikogo nie obrazić, tak się strasznie boi. A moim zdaniem symetryzm wygląda trochę inaczej, bo nie stoi się po żadnym środku, tylko idzie się swoją własną, prostą drogą i dostaje się po obie od jednej i od drugiej strony. I tak sobie pomyślałem, że cóż, nie mam się czym przejmować. Ja nie piszę tej książki, żeby zadowolić jakąkolwiek bańkę. Wręcz przeciwnie. I fakt, dokonywałem pewnych zabiegów lawirowania, nawet we własnym umyśle. Ja po prostu nie wierzę w takie prawdy, że coś jest czarne, a coś jest białe. Uważam, że w życiu jest dużo szarości, albo życie jest po prostu może bardziej kolorowe niż szare. Ja nie miałem zamiaru zadowalać żadnej bańki. Wiem, że ta bańka liberalno-ateistyczna, powiedzmy, która teraz bardzo mocno rośnie w Polsce, wzruszy ramionami, uzna mnie być może za durnia, a już o ojcu Baszoborze to już nawet ciężko sobie wyobrazić, co powie.
Natomiast jeżeli chodzi o ruchy charyzmatyczne, to jest oczywiście również problem, bo ja próbuję dokonywać racjonalnego osądu pewnych rzeczy, które się wymykają racjonalizmowi. Próbuję to robić, bo jestem zdania, że żyjąc w Europie, no jesteśmy jakoś tam racjonalistami. Nauka jest od kilku wieków głównym zbiorem wiedzy dla nas. Natomiast to na pewno jest cały czas takie trudne, bo ludzie nawet w tych środowiskach charyzmatycznych są strasznie podzieleni. To nie jest taki ruch, który ma jakiś kodeks i jest 10 jakichś zasad, nie powiem przekazań i wszyscy się tego trzymają. Ruchy oazowe czy ruchy odnowy w Duchu Świętym, które mają już kilkudziesięcioletnią tradycje w Polsce, mogą mieć pretensje, że ja opisuję ruchy charyzmatyczne i opisuję dużo dziwnych wydarzeń, których tak naprawdę w odnowie w Duchu Świętym przy Oazie no nie ma. To jest, jak mi powiedział jezuita ojciec Siepsiak, tam nie było spoczynku w Duchu Świętym, mówienia językami, a jeżeli się zdarzały, to marginalnie. Te nowe ruchy charyzmatyczne są pod tym względem zupełnie inne. Jak ktoś przyjdzie na spotkanie odnowy w Duchu Świętym i potem pójdzie na spotkanie z Baszoborą, czy z Damianem Steinem, czy kilkoma innymi, z Mandżakalem z Indii, bo to często są w ostatnich czasach przybysze też z obcych kontynentów, to zobaczy zupełnie inny ruch charyzmatyczny niż ten, który mu się kojarzył sprzed 20-30 lat. Po raz pierwszy w moim podcaście pojawi się literka X w kontekście ojca Baszobory. W końcu do tego doszło, bardzo chciałem, no bo nie mogłem niczego na X znaleźć. X-faktor. Co ma takiego ojciec Baszobora, co nie daje spać innym kaznodziejom i charyzmatykom, a także wszystkim tym kapłanom, którzy przyglądają mu się w Polsce i trochę na niego psioczą, a trochę jednak zazdroszczą, bo potrafi zgromadzić rzesze wiernych. 2013 rok, 58 tysięcy ludzi na Stadionie Narodowym. No to wyjątkowe było zgromadzenie. Ci ludzie nie przyszli wyłącznie na ojca Baszobora, ale głównie dla niego. 58 tysięcy to, jak sprawdzałem, oczywiście nie da się tej liczby porównać z milionami podczas pielgrzymek papieża Jana Pawła II do Polski, czy spotkaniem w czasie Świadomych Dni Młodzieży z papieżem Franciszkiem, no ale jednak jak odliczymy papieży, to nie wiem, czy ktoś zebrał większy tłum niż ojciec Baszobor, a myślę, że nie. A to pielgrzymka Radia Maryja. No pielgrzymka Radia Maryja, ale nie wiem, rzeczywiście. Nie znam danych, ale jest tam sporo. Tak, to było dziesiątki tysięcy pewnie. No w każdym razie jest to niesamowity wynik, tym bardziej dziwny, że jak się czyta różne gazety liberalne, czy ogląda programy liberalne, to ma się czasami taki odbiór, że ta polskość to się kojarzy z taką trochę ksenofobią, że ten katolicyzm to jest taki wręcz rasistowski, a tu proszę, czarnoskóry kapłan przyjeżdża ze środkowej Afryki, z Ugandy i zbiera niesamowite tłumy. No ja to sobie tłumaczę tak, że on mówi do wiernych jak do ludzi. Myślę, że coraz więcej katolików będzie ruszała w tę stronę. Doszło już do takiej deprecjacji autorytetu Kościoła po tych wszystkich ostatnich aferach pedofilskich, kiedy hierarchia kościelna już nie jest tak poważnie traktowana przez wiernych, jak była kiedyś, czyli jakieś tak dowódca wojska i żołnierze. Teraz jest już trochę inaczej. Nie wiem, czy sobie z tego zdaje sprawę do końca episkopat. No to ludzie po prostu troszkę mają dość takiego klasycznego, parafialnego katolicyzmu, który się wiąże z jednym obowiązkiem, czyli że trzeba w niedzielę iść na mszę. Na tej mszy jest wszystko praktycznie to samo. Cytaty z Pisma Świętego się zmieniają, ale my je znamy. Jedyna zmienna to jest to, co jest takim clue właściwie spotkania z duszpasterzem, czyli to, co ma konkretnie nam od serca do powiedzenia. Słyszałem wiele kazań i niewiele zapadło mi w serce, w głowę. I tak mamy dobrze, bo żyjemy ty i ja w Krakowie, gdzie możemy uprawiać churching i znaleźć sobie kapłanów, którzy mówią rzeczy ciekawe i z werwą, ale w takiej klasycznej parafii, w mniejszych miejscowościach takiego komfortu nie ma. I często chrześcijanie, katolicy są zdegustowani tym, co słyszą od księży i chcą znaleźć czegoś innego, a to daje Baszobora. Przede wszystkim Baszobora i inni charyzmatycy również dają ludziom emocje i takie głębokie przeżywanie wiary, a ja mam wrażenie, że wiary nie da się przeżyć tylko umysłem, trzeba to przeżyć również sercem. P jak Pabianice teraz, bo to jest taka forma bardzo ciekawa książkowa, w której elementem podstawowym jest no taka robota stricte dziennikarska, że się jedzie i się sprawdza. Rozumiem, że przez pandemię są wątki na przykład dotyczące przyszłości i tego, jak wygląda wspólnota Baszobory i to centrum, o którym piszesz, kierowane czy też prowadzone
przez Bashobore w Ugandzie. No to jest to nie do sprawdzenia aktualnie, dlatego że mamy pandemię, no ale można było sprawdzić, ale można było sprawdzić przynajmniej te wątki polskie. Byłeś na rekolekcjach w Pabianicach. Pewnie wszyscy dziennikarze cię o to doświadczenie pytają i będą pytać w kontekście tej książki. Nie czułeś się tam jak przybysz z innej planety? Bo to jest takie doświadczenie, które ja słyszałem również z relacji osób, które wchodzą, ale wchodzą w tym, z tym założeniem, że będą patrzyli krytycznie na to, co się dzieje. Ja uczestniczyłem w spotkaniach charyzmatycznych. Niektóre były spokojne, na innych działy się różne rzeczy. Ludzie dostawali, wręcz mogę powiedzieć, ataków histerii. U Bashobore tego nie zauważyłem. To jest spokojniejsza forma ruchu charyzmatycznego. To nie jest taki kapłan, który jak taki showman estradowy biega po scenie i krzyczy do ludzi. To jest najczęściej taka forma amerykańska sprawowania takiej posługi, związana z małymi kościołami protestanckimi. I szczerze mówiąc, to do mnie nigdy nie docierało. Ja widziałem tam dużo psychomanipulacji. Zresztą nie wiem, czy wiesz, powstał taki lata temu film dokumentalny, który zrobił charyzmatyk amerykański, który stracił wiarę. Stracił wiarę, ale jeszcze rok jeździł po całych Stanach. To trochę może i był padły pomysł, ale pokazywał trochę, jak można ludzi manipulować. Wychodził na estradę, opowiadał te rzeczy, które opowiadał wcześniej, po czym wychodził i nagrywał się w pokoju hotelowym, mówił, ale ja w Boga nie wierzę. No ale dalej jakby ta jego moc trwała. To jest jakby taki powód do zastanowienia się, co tak naprawdę się dzieje w czasie tych nadnaturalnych zjawisk. Ja pojechałem do Pabianic, żeby się przekonać, jak to wygląda. I tak jak już zacząłem, ojciec Bashobore nie jest takim estradowym showmanem. Nawet można powiedzieć, że jego mowa jest prosta. Dla człowieka bardzo wykształconego to nawet może być za prosta. Ale ja zauważyłem, jaki on ma niesamowity kontakt z ludźmi. Ludzie, którzy do niego przyjeżdżają, to są często ludzie z poranymi życiorysami, schorowani albo zmagający się z chorobą bardzo blisko w rodzinie, z ciężkimi chorobami dzieci. Ludzie, którzy doświadczyli przemocy psychicznej, a nawet fizycznej. Ale to oczywiście nie jest większość takich ludzi, ale też tacy ludzie się zdarzają. Mam wrażenie, że spotykając się z Bashoborą, oni po raz pierwszy spotykają się z człowiekiem, który przy nich przystanie na chwilę, który przez te 3 dni ich wysłucha, który do nich mówi długo, który odpowiada na pytania, który nie jest jak ten ksiądz stojący gdzieś tam daleko i najczęściej jest rzędzący niestety, tylko jest to ksiądz, który wychodzi do ludzi, wchodzi między ławki, odgrywa czasami dowcipne scenki, pokazując relacje damsko-męskie. Młodzi ludzie się śmieją, stare babcie się śmieją, panowie, starsi, wiadomo, zawsze jest mniejszość panów w takich spotkaniach, zawsze to jest domena kobiet, ale ludzie jakoś się tak otwierają i wtedy w te otwarte naczynia Bashobore coś wlewa, jak każdy charyzmatyk. I to jest ważne, co on tam wlewa. Ja jak jechałem do Pabianic, to miałem do niego stosunek, nie ukrywam, dość negatywny. No, XXI wiek, ktoś mi opowiada, że jakiś facet przyjeżdża i opowiada, że wskrzesza zmarłych. Okazało się, że przez te 3 dni opowiedział o jednym przypadku wskrzeszenia, o tym może opowiem trochę później, ale tak naprawdę to była taka mocna robota u podstaw, naprawdę dużo czułem tam miłości, dużo takiej skromności tego człowieka. To nie jest taki pyszny kapłan, który mówi, bo to mówią wszyscy charyzmatycy, ależ to nie ja uzdrawiam, to Bóg przeze mnie uzdrawia. Ale jak nawet słyszę coś takiego, jak oni to mówią, to jako człowiek, który miał doświadczenie dziennikarstwa śledczego, no już całym swoim ciałem czuję fałsz czasami. No po prostu coś jest takiego w body language, że ja w to nie wierzę. Wychodzi Bashobore, raz coś takiego powiedział, ale powiedział to w taki sposób jakby, żeby ludzie już tak się nie oczekiwali tych, że tak się wszystko u nich zmieni nagle, że nagle wstaną, będą chodzić. On raczej mówił, że uzdrowienia się fizyczne zdarzają, ale tak naprawdę to on chce leczyć z bólu duszy, a nie z bólu ciała. Jak go tak słuchałem, to mówił takie proste prawdy, mówił do ludzi często prostych, ale naprawdę to, co jest najważniejsze, to jest to zatrzymanie, pokora i taka miłość bliźniego. Jak patrzyłem na niego w tym takim troszkę znoszonym garniturku, niewysokiego, dość zmęczonego, bo on naprawdę dużo jeździ. On jeździ głównie po Polsce. Jest najpopularniejszym kapłanem w Polsce. Jeździ też po innych krajach europejskich, ale już w mniejszym zakresie, trochę po Stanach. Ale on tu naprawdę odwalał kawał ciężkiej roboty, trzeba przyznać, bo tak jak już wspomniałeś, w Afryce opiekuje się sierotami, bo to jest kraj mocno doświadczony przez dyktaturę Idi Amina, który był kompletnym paranoikiem i mordował po prostu setkami, tysiącami i jego żołnierzy również. Ten kraj nie miał szczęścia
podejścia również do tego, co się potem zdarzyło, bo nawet bojówki chrześcijańskie, które walczyły z tym muzułmaninem Idi Aminem, to stosowały metody dalekie od chrześcijańskiej miłości, a na to wszystko nałożyła się jeszcze plaga AIDS, która mocno dotknęła ten kraj, no i od tego czasu po Ugandzie kręci się tłum dzieci bez rodziców. I ojciec Bashoboro się nim opiekuje, ma dla nich internat, szkoły, oni się tam uczą prostych zawodów, mają szpital, przychodnie. Jak widzę tego ojca Bashoboro, który tutaj przyjeżdża tak skromnie ubrany, to na plan dalszy schodzą te rzeczy, które od niego słyszę, a które mi się nie podobają. A nie podoba mi się kilka ładnych rzeczy. Do tego dotknijmy, czyli kajak konserwatyzm ojca Bashoboro. To jest bardzo interesujący wątek, bo może czytając twoją książkę cały czas się nad tym zastanawiałem, na czym polega to, że, powiem kolokwialnie, w Polsce zażarło aż tak bardzo. Bashobora łączy, jeśli dobrze zrozumiałem przekaz twojej reporterskiej książki, prostotę przekazu, to bycie wśród ludzi, pewne zasady, także z taką jednak konserwatywną wizją świata, wyciągniętą, co ciekawe, raczej z opowieści starotestamentowych niż z Nowego Testamentu. Tak, to jest w ogóle charakterystyczne dla charyzmatyków, dla ruchów charyzmatycznych, co jest bardzo dobrą rzeczą i czego się powinniśmy jako katolicy uczyć, czyli lektury Pisma Świętego. Bo ja mam wrażenie, że dla większości katolików w Polsce lektura Pisma Świętego zakończyła się w szkole podstawowej, na bierzmowaniu może, i czasami jak się idzie na mszę, to tam się słyszy te fragmenty. A charyzmatyczni liderzy i ci, którzy za nimi idą, czytają uważnie Pismo Święte. Pytanie, co z tego wyczytują? Ojciec Jacek Prusak, z którym rozmawiałem do książki, wprost mi powiedział, że jak patrzy na ruchy charyzmatyczne, to ma wrażenie, że część z tych osób jakby się cofnęła w czasie do tych 2000 lat przed. Że oni jakby nie rozróżniają tego, co jest w Piśmie Świętym uniwersalne, tylko biorą wszystko literalnie jako prawdę. A przecież tam są elementy związane z ówczesną kulturą, z ówczesnymi dziejami, z ówczesną mentalnością, zasadami społecznymi, które są nieaktualne już dzisiaj. No i tutaj się kłania problem Bashoboro, bo ojciec John, który dużo mówi o Chrystusie, niektóre swoje zasady czerpie garściami ze Starego Testamentu. Ma do tego prawo, no jest to święta księga, ale w naszych czasach pewne rzeczy zaczerpnięte ze Starego Testamentu dziwią, a często je oburzają, i to również wierzących ludzi. Bo jakbyśmy sobie wzięli tak, jakbyśmy pomyśleli sobie o roli kobiety w Starym Testamencie, no to współcześnie chyba kobiety nie chciałyby być chrześcijankami, gdyby traktowano je tak, jak w niektórych księgach starotestamentowych. Bo wiem, do czego zmierzasz. No pewnie zmierzasz do takich ważnych kwestii współczesnego świata, jak na przykład stosunek do homoseksualizmu. I rzeczywiście współczesny chrześcijanin, który chce pogodzić... Nie, bo masz dar przewidywania, to jest w ogóle bardzo dobre. No, masz, przewidziałeś, że do tego zmierzam. Fakt, zmierzałem do tych rzeczy, które kiedy czytałem, jest we mnie jakaś po prostu we mnie niezgoda, to znaczy niezgoda na to, że z jednej strony jestem blisko ludzi i pokazuję im i uczę ich tego, bo to wyczytałem z twojej książki, żeby byli blisko i żeby o siebie dbali, a potem im mówię, ale z wyłączeniem tych i tych, bo ci są brzydcy, niefajni i oni robią zło i są opętani przez diabła. No tak, no to jest odwieczna dyskusja, chociażby wokół drugiego przykazania, które inaczej wygląda w Starym Testamencie, a inaczej nam przedstawia to katechizm. Mówię o tych obrazach, wizerunkach, to nie o tym będziemy rozmawiać. Natomiast kwestia homoseksualizmu, no to jak się posłucha Jezusa Chrystusa w Ewangeliach, to on nie wypowiada się na ten temat, ale w Starym Testamencie są tego rodzaju uwagi. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, na co się decydujemy. Czy decydujemy się tak jak ojciec Prusak i wielu innych kapłanów, zakonników, księży, że od pewnych rzeczy możemy odejść, bo one nie są aż tak doktrynalne. Natomiast i nie mówił o nich Jezus. Natomiast ojciec Bashoboro ma prawo uważać, tak jak uważa, że homoseksualizm jest grzechem, jest złem wcielonym, bo tak jest napisane często w Starym Testamencie, znaczy często w kilku miejscach. Ta kwestia stosunku do homoseksualizmu i do innych na przykład prądów chrześcijańskich, no jest czymś, z czym ja się oczywiście nie zgadzam, znaczy oczywiście, ja się z tym nie zgadzam, bo dużo tam jest dobroci i takiej miłości bliźniego, a w tych kwestiach no to razi, zgrzyta. A to podejście jednak do samej figury osaczenia, ono wynika z kilku rzeczy. Teraz będzie P jak paruzja, czyli z przeświadczenia tych wspólnot charyzmatycznych, także tej, która gromadzi się, tych ludzi, którzy gromadzą się wokół Bashoboro i samego Bashoboro, jak rozumiem, że żyjemy w czasie, no, tuż przed końcem, albo w czasie
bliskim końca historii albo ponownego przyjścia Jezusa na ziemię. Z tego wynika także, jak rozumiem, to emocjonalne rozegranie, ale także takie rozegranie ludyczne, bo jednak dla mnie jest nawiązanie ludyczne, wiesz, przynajmniej patrzę na to, co jak w Polsce to się rozgrywało, do tych figur diabła, demona, który, wiesz, cały czas czyha tylko na nasze potknięcie, do takiej personifikacji nawet, że żyjemy w świecie otoczonym przez złe moce i diabły, które niczym innym się nie zajmują, tylko tym, żeby nam to życie uprzykrzyć. Jedyną ścieżką wyjścia jest Pan Bóg. I pewnie, kiedy to mówię, nie ma w tym nic złego, ale nagromadzenie tego, jak za wiele rzeczy jest ten diabeł odpowiedzialny, jest jakieś absurdalne albo wyciągnięte, nie wiem, ze średniowiecza. Ja bym tutaj postawił na dwie sprawy. Trzeba pamiętać, skąd przybywa ojciec Bashobora. To jest centralna Afryka, świat racjonalny i ten taki świat duchowy w Afryce wygląda zupełnie inaczej. Tutaj dodam jedną rzecz, to jest też rzecz, którą troszeczkę podkreślasz, ale ona jest ważna w kontekście odbioru, to znaczy nie mówię, że tak jest akurat w przypadku ojca Bashobory, ale w wielu tych państwach, między innymi Afryki, gdzie religia chrześcijańska pojawiła się po tych pierwotnych wierzeniach, tym jest ten dualizm, to znaczy, że oni wierzą w, na przykład, nie wiem, w świętych, ale pod postaciami tych świętych często na prywatny użytek kryją się jakieś lokalne bóstwa. To znaczy, że te światy są, mogą współistnieć. To jest adaptacja chrześcijaństwa do warunków czy to południowoamerykańskich, bo to o tym pewnie świecie mówisz, czy to afrykańskich. Tamten świat, to znowu jeden z moich rozmówców mi opowiadał, który często był w Afryce. Ja różne kraje zwiedzałem, akurat Afrykę mam niestety niezaliczoną. Ale opowiadał mi, że tam jak się przyjeżdża i się mówi na przykład, że jest się takim sceptykiem, wręcz ateistą można, a jeżeli nawet chrześcijaninem, to że się nie wierzy w jakieś duchy, jakieś byty koczujące gdzieś tam, to oni trochę patrzą ze współczuciem, bo oni trochę patrzą, jakbyśmy byli trochę upośledzeni, że my nie widzimy tej drugiej części rzeczywistości. No i tu ta mentalność, która jest na pewno w korzeniach Bashobory, no bo jest Afrykaninem, ona gdzieś tam jest obecna, on nie lubi afrykańskiego szamanizmu, ale sam w niego czasami popada, ona się po prostu styka z takim ludowym chrześcijaństwem, katolicyzmem polskim, gdzie też jest wiara w te czarty najróżniejsze. Ale myślę, że zmierzałeś w pytaniu do ważniejszej i bardziej niepokojącej rzeczy. To, co ja zauważyłem, to w Pabianicach, oprócz tego otwarcia tych ludzi na emocje, tego, że im tam 5 minut wystarczy, już ręce uniesione do góry, śpiewy, to w kościele parafialnym tego nie zobaczymy. I to jest ta radość, to jest to piękne. Mi się to bardzo podobało. Ale przez całe te 3 dni gdzieś tam ciągle sączyło się to obecność tego szatana. I ten szatan jest obecny właściwie wszędzie. Bóg jest wszędzie, ale szatan też wszędzie czyha. Na przykład zachorujesz, no to pierwszą myślą, czy masz wypadek, bo to o takich opowieściach słyszałem, samochodowy, to jak dzwonisz po pomoc drogową z rozbitym autem, to już się zastanawiasz, będąc w ruchu charyzmatycznym, czy czegoś złego nie zrobiłeś, że się rozszedłeś z Bogiem, bo nie wiem, zraniłeś się w wypadku albo zachorowałeś. I że jakby ich zdaniem stanem naturalnym człowieka jest stan zdrowia. Bóg chce, żebyśmy byli zdrowi. Jeżeli chorujemy, to niekoniecznie, to nawet w większości przypadków nie znaczy, że złapaliśmy jakiegoś wirusa mocnego czy jakąś bakterię, tylko że odeszliśmy od Boga. I teraz trzeba się zastanowić, z czego to wynika. To jest mocno traumatyzowane, ci ludzie są bardzo mocno traumatyzowani. Ta obecność tego diabła, który na nas gdzieś czyha, sprawia, że ludzie sobie wysypują wokół domów sól, egzorcyzmują wodę, którą skrapiają nawet jedzenie. Niektórzy, nie widziałem takiego przypadku, ale mówili mi o tym poważnie, ludzie, że się smarują olejem egzorcyzmowanym, wychodząc gdzieś, gdzie podejrzewają, że może być środowisko nieprzyjazne. No to jest dla mnie dziwne. No jak już ktoś w ogóle wierzy w to, że jest coś takiego jak grzech pokoleniowy i że ktoś mógł przed pokoleniami otworzyć furtkę diabłu i cała rodzina przez kolejne pokolenia cierpi z tego powodu i to trzeba te drzwi zamknąć, to mnie to boli, no bo gdzie ta wolna wola chrześcijańska? To jest takie... I jeszcze jedna rzecz, że... I wtedy ja mam wrażenie, że jest coś takiego. Wtłacza się tym ludziom do głowy to takie wszechobecne zagrożenie, a potem przychodzi ten kapłan, najpierw cię straumatyzuje, a potem mówi: pójdź, dziecię, ja cię uleczę. Ale co ciekawe,
U Baszobory, jak się przygotowywałem do wyjazdu do Pabianic, to mocno grzebałem po internecie i widziałem przedstawienia różnych innych charyzmatyków. I mi się wydaje, że na tle tych wszystkich występów to ojciec Baszobora jak jest naprawdę delikatny. Teraz dokonam rzeczy karkołomnej, wybacz, ale przeskoczę, bazując na emocjonalności, do innej literki, literki D, i odejdę na chwilę od książki. Jesteś dziennikarzem z ogromnym stażem, masz kilka nominacji do Grand Prixu i dwukrotnie tą nagrodę otrzymałeś. Jak patrzysz na to, co dzieje się dzisiaj, w tym naszym świadku, w bańce dziennikarskiej, to trochę czytając twoją książkę jako taki dziennikarski zapis, to też mam wrażenie czasami, że jest taka narracja w dziennikarstwie, gdzie emocje wzięły górę nad krytycznym patrzeniem. Jeżeli pojawią się emocje, może pojawiać się taka pokusa manipulacji, że też nagle poszliśmy w tą taką charyzmatyczną formę dziennikarstwa. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony ja myślę, że oprócz tej emocjonalności jest jeszcze inny, tej takiej emocjonalności niedojrzałej moim zdaniem, która nie powinna mieć miejsca w dziennikarstwie. Jest jeszcze coś takiego jak zamykające się umysły dziennikarzy. Dziennikarze przybierają role ideologiczne we współczesnej Polsce, polityczne wręcz. Są takie media, które albo w lewo, albo w prawo, po prostu idą jak koń z klapkami, po prostu po bokach. Tylko jeden kierunek się liczy. Jak się odstąpi kawałek od tej ortodoksji, to jest normalnie jak w sekcie. Nie będę podawał tytułu, bo to nie ma sensu. One są i z jednej, i z drugiej strony politycznego sporu. Oczywiście więcej ich jest pewnie po tej stronie prawicowej. Natomiast to mi się strasznie w dziennikarstwie nie podoba. To są i emocje, i tak jak powiedziałem, taka brak ciekawości świata. No mnie to zawsze dziwiło, na przykład, że ludzie uwielbiają czytać dziennikarze, na przykład gazety, z którymi się zgadzają. Dla mnie to jest, wybaczcie, trochę czas stracony. Co mi z lektury, znaczy dobrze jest czytać, tam nabywać wiedzę, ale ja nie potrzebuję ciągle potwierdzać moich poglądów. Mało tego, ja raczej uważam, że warto czytać te gazety czy czasopisma, tygodniki, z którymi się nie zgadzamy. Musiałbym cię dopytać, bo... Oczywiście chodzi mi o takie, gdzie gdzieś tam się stykamy, bo jak mamy na jakiś, znowu nie chcę podawać tytułów, jakiś odlot kompletny, no to nie będę w to wchodził. Ale są umiarkowanie, załóżmy, nie zgadzając się z moją wizją świata, tygodniki czy dzienniki. Ja lubię je czytać, bo konfrontuję się z moimi poglądami. No, chcę cały czas mieć żywy umysł. Chcę sprawdzić to, czy to, że ja tak myślę, to wynika jeszcze z faktów, czy tylko z tego, że ja już przybrałem jakąś rolę. Strasznie nie lubię tego słowa rola, ale mam wrażenie, że dziennikarze przybierają rolę. Skoro jesteśmy w krypcie i możemy sobie pozwolić na takie bardzo prywatne wyznania, pamiętam, kiedy kilka razy w ciągu ostatnich lat rozmawialiśmy, to zawsze mówiłem ci, napisz książkę, napisz książkę, napisz książkę, to mówisz, nie, jest tyle dziennikarskiej roboty, jest tyle do zrobienia. Czy to, że ta książka się ukazała, mówisz o tym w wywiadach, że ona się ukazała, dlatego że również wydawnictwo Znak przyszło do ciebie z taką bardzo konkretną propozycją i tobie ona się spodobała, ale czy to też nie jest trochę taki wyraz tego, że jesteś trochę zmęczony tą narracją, o której przed chwilą powiedziałeś? Muszę być z tobą szczery, bo za długo się znamy. Ja powiem ci, że ja trochę jestem, ja lubię trochę się lenić. I naprawdę powiem ci szczerze, że jak pracuję, to pracuję ciężko, ale cenię sobie naprawdę wolny czas. Jak się nie mogę regenerować, to ja się fatalnie czuję psychicznie wtedy. I ta długa przerwa związana była głównie z tym, że po napisaniu książki o Iranie, który jest no też ciekawy, bo to jest z kolei kraj muzułmański, szyicki, czyli to jest mniejszość tam muzułmańska, 10% chyba ich jest, to miałem długą przerwę, no bo po prostu dostałem pracę redaktora naczelnego w dzienniku i ona mnie mocno pochłonęła. Ale ja mam problem podzielności uwagi. Jak się za coś zabieram, to się po prostu za to zabieram do końca. I dopiero ta propozycja, ja stwierdziłem, że ja muszę w końcu coś napisać, bo zawsze kochałem pisanie, a będąc naczelnym i potem przestając być naczelnym i znowu wracając do tego dziennikarstwa, jednak pisałem teksty publicystyczne, pisałem o tym, co obserwowałem tak trochę z zewnątrz, nie wgryzałem się w żaden temat tak mocniej. Tu musiałem się wgryźć, a potem przyszła pandemia. Pracowaliśmy mniej, 80% wymiaru czasu pracy, nic się nie dzieje, ludzie się nie spotykają i nagle się okazało, że jest dużo tego czasu, którym można aktywnie przepracować.
i z korzyścią dla swojego mózgu, umysłu i tych emocji, na które też zauważyłem u Baszobory. Super czas. Aczkolwiek no, wyczerpujący. Wracając do ojca Baszobory, pytanie, które przewija się w tej książce nie wprost. Ojciec Baszobora pokazuje, co mu się w tym świecie nie podoba. Mówiliśmy o tych odwołaniach do Starego Testamentu, ale pokazuje też całą przestrzeń nałogów, które mu się nie podobają. Polacy to nałogowcy według Baszobory, no bo tak, alkohol nie, a mamy z tym w kraju problemy ciągle. Fajki, no można by tak jeszcze długo wyliczać. I Baszobora to bardzo mocno piętnuje. Tak, to jest właśnie ciekawe, że on w ogóle nie toleruje nałogów takich jak na przykład papierosy. No nie robi nic strasznego tym ludziom, którzy tam, nie robił nic strasznego tym ludziom, którzy odpalali się w przerwach w czasie rekolekcji w Pabianicach, ale ci ludzie zbierali się coraz dalej i coraz dalej, bo co Baszobora wyszedł i ich zobaczył, to ich tam ochrzanią dość mocno, bo on uważa, że człowiek powinien dbać o swoje zdrowie, dbać o swoje życie i nie truć się po prostu. Mocno na to zwraca uwagę, a co jeszcze było ciekawe, to że on miał taką ideę fix, żeby w czasie tych rekolekcji ostatniego dnia wyszli przed szereg ludzie, którzy mają kłopot z papierosami i z alkoholem. To jest kontrowersyjne, takie wyjście przed tłum. W kwestii tam papierosów, no to pewnie niewiele kosztuje, ale no jak się weźmie pod uwagę na przykład ile alkoholik potrafi zużyć energii, żeby udowodnić światu, że nie ma problemu z alkoholem, że nic go nie dotyczy i właśnie zawsze może przerwać. To jest bzdurą, bo alkoholicy są bardzo utalentowani w samym oszukiwaniu się. To jakby doprowadzenie takiej sytuacji, że ileś tam osób, to chyba było 7 czy 8 osób, wyszło przed ten szereg, w tym jakaś kobieta i przyznało się, że jak w AA, czy tam w tej grupie 12 kroków, że mają problem, no to dla mnie było no, mocnym takim wydarzeniem. Zrobiłem błąd, to jedna rzecz, którą muszę przyznać. Nie wziąłem od nich numeru telefonów i nie sprawdziłem, no ale też mogliby mi nie powiedzieć prawdy, co się dalej zdarzyło z tą przysięgą, ale mogłem od nich krewnych na przykład wziąć, bo to też mi chodziło po głowie. I to jest rzeczywiście coś, co mu się bardzo w tej rzeczywistości polskiej nie podoba. Aczkolwiek z drugiej strony, no on też potrafi pogłaskać jak trzeba. Czasami wbije tą kierkę w 4 litery, a czasami powie dobre rzeczy. On w ogóle uważa, że to, że my w ogóle nie odeszliśmy od Boga jak Zachód, to jest ogromny potencjał tkwiący w nas, że jesteśmy uduchowionym narodem. No to się ludziom w Pabianicach bardzo podobało. No zdarzały się też oczywiście jakieś takie naiwne historie wynikające z tego, jak na przykład on w pewnym momencie zaczął mówić, że on wie, że my mamy problemy z Niemcami i z Rosjanami i że on uważa, że my powinniśmy, kto jakiś nasz reprezentant, zaprosić Putina, nawrzucać mu, ile oni nam złych rzeczy zrobili i Władimir Putin tak posiedzi, pokiwa głową i powie, no cholera, macie rację, rzeczywiście ten katyn to złe rzeczy. No tak świat nie wygląda, to są takie naiwne rady i on rzeczywiście czasami, co mi się nie podobało, to że wchodził w taki już bardzo prosty język i te mądrości były no takie średnie. No ale potem chwilę później słyszysz przez godzinę rzeczy, które są naprawdę taką prostą, ale mądrą psychologią i widać, że one no, koją duszę tych ludzi. Że oni wracają trochę inni, tacy, i oni czują tą wspólnotę wreszcie. To, czego nie mają w tej parafii, gdzie jakby wznieśli te ręce, zaczęli śpiewać, to by się ludzie pukali w głowę, a tu spotykają podobnych ludzi. Oni naprawdę po tych 3 dniach wyjeżdżali, chociaż byli bardzo zmęczeni, bo to są spotkania od rana do wieczora. I oni wyjeżdżali i widać było, jakby mieli doładowane akumulatory. Budując taki reportaż, można też pójść w drugą stronę, to znaczy wyjść od opowieści ludzi. Tych opowieści tutaj sporo jest. Dlaczego nie zdecydowałeś się wejść w życie tych ludzi, którzy byli w Pabianicach, pójść dalej im trochę o tym powiedziałeś, że nie wzięli od nich numerów? Bo myślę, że to też mogłoby być bardzo ciekawe, żeby pokazać ich codzienność i czy to życie z Baszoborą jest taką codziennością ich, czy to jest taka fascynacja, powiem, na przykład motywowana tym, że mam jakiś kłopot zdrowotny, pojadę, to mnie uzdrowi. Trochę tak jak jeździło się, nie wiem, do Szeptuchy, czy do Kaszpirowskiego. No oczywiście, Łukasz, no ja jak ostatnio czytałem książkę, bo jeszcze raz ją chciałem przeczytać przed premierą, znalazłem wiele fragmentów, które bym dzisiaj inaczej napisał. Wszedłbym w pewne rzeczy głębiej, pewne wątki być może, no mam do siebie krytyczny stosunek, to nie chodzi o to, że ja jestem niezadowolony z tego, co napisałem, tylko że zawsze się na przykład dziwiłem, że muzycy grający jakiś utwór 20 lat nie zmieniają w nim tekstów. To jest głupotą oczywiście, bo to jest zapis ich świadomości z tamtych czasów, nie? I przy tej książce grzebanie też nie ma pewnie sensu. Fakt, no, może to właśnie trochę to lenistwo, chociaż jak byłem dziennikarzem śledczym, to się w tych kwestiach nie leniłem, tylko rzeczywiście jak się dorwałem do nogawki, to tam
tam ją trzymałem. Zawsze można więcej oczywiście i rzeczywiście można było to zrobić. Pytanie, czego bym się dowiedział w czasie tych spotkań, czy nie zobaczyłbym czegoś, co jest jakąś odegraną rolą. No, ciężko jest tak wejść w życie ludzi z zewnątrz, przyjechać i się nagle zaprzyjaźnić. To też jest ten element tych wyrzutów sumienia, czy może dylematów, które miałem podczas decydowania w ogóle o wyjeździe do Pabianic. Czyli powiedzieć, że jestem dziennikarzem od razu, czy nie. No i tak sobie pomyślałem, okej, powiem, że jestem dziennikarzem, no jaki może być efekt? Albo mnie wyproszą, pewnie mnie nie wyproszą, ale kurczę, będą się inaczej zachowywać, nie będą naturalni. Zresztą dziennikarze nie są lubiani w Polsce ostatnio. Nie? No właśnie z tych powodów, o których mówimy, że zaraz było pytanie, a z jakich mediów, czy nie chcę ich ośmieszyć, ludzie by na siebie uważali, więc ja wybrałem inną metodę. Że... Dlatego też twoi bohaterowie w większości są anonimowi. Tak, ja, to nie są żadne ściemy, ale ja po prostu nie podawałem ich nazwisk, bo to, czym oni się ze mną dzielili, albo to, co sobie podsłuchałem, bo przecież tam stoisz obok, jest obok ciebie tłum, ludzie zwierzają się z różnych intymnych rzeczy, to było dla mnie zaskakujące. Naprawdę traktują się jak bliscy i słyszysz różne rzeczy. Ja sobie gdzieś tam potem to zapisywałem, nie przedstawiałem ich z imienia i nazwiska i uważałem, że nie mam do tego prawa, że ta moja anonimowość powoduje to, że ja muszę też uszanować ich anonimowość, napisać to, jak pamiętam, jak było, być w tym jakoś wobec siebie szczerym. Myślę, że jakoś to może to widać nawet, nie? Że to też są takie różne historie. To, co na przykład zrobiłem, to obciąłem ze dwie historie takie ośmieszające tych ludzi. Jak w każdym środowisku znajdą się zawsze jakieś marginesy, które we współczesnym dziennikarstwie lubi się przedstawiać jako główny problem. Czyli jak chce się komuś dowalić, to w jakimś środowisku to się wyciąga dwóch największych wariatów i się przedstawia, no to są tacy ludzie. Nie? I tam były różne rozchwiane osobowości, ale ja się skupiałem raczej na takich, którzy mi się wydawali, że są w tym głównym nurcie, najbardziej pokazujący charakterystyczne cechy tych osób. No to na koniec Fader Basz. Czyli Baszobora, wracamy do punktu wyjścia. Spotkałeś się z nim dwa razy. Nie było możliwości takiego dziennikarskiego porozmawiania z nim. Gdyby pojawił się w Polsce i powiedział, ej, jest taki facet, który napisał o mnie książkę i kiedyś chyba nawet rozmawialiśmy, bo na tym zdjęciu coś kojarzę. I tak sprawił, że mógłbyś stanąć przed jego obliczem. To co byś go zapytał? Myśmy mieli kontakt mailowy, bo on jest w Ugandzie, zamknięty już z pandemią, tak jak my tutaj. I on nie rozmawia z dziennikarzami świeckimi. W Radiu Maryja miał jakieś audycje i raz udzielił Krzysztofowi Ziemcowi w TVP Info. Dawno temu, zresztą to w ogóle dziwnie wyglądało, bo Baszowora w tym garniturku skromnym, a tu licheńskie komnaty, no to wyglądało jak w pałacu jakimś. I ja bym go oczywiście zapytał o wskrzeszenia. Wracając do takiej korespondencji mailowej, my mieliśmy się w Polsce spotkać, ja miałem jechać na kolejne rekolekcje. Już nawet miałem wykupiony udział w nich. No, to wszystko zostało podwoływane. Ojciec Baszobora nie przyjechał. Byliśmy umówieni, że jak przyjedzie do Polski, to jednak ze mną porozmawia. No, o co bym go zapytał? No, przeczołgałbym go z życiorysem, który jest w różnych miejscach, w szczegółach gdzieś się gubi. Ja w książce przedstawiłem jakąś taką wersję najbardziej, najczęściej powtarzaną i taką, która mi się wydawała najbardziej prawdopodobna. Z niektórych anegdot sobie czasami żartuję, bo one opowiadane przez Baszoborę w różnych miejscach to trochę inaczej wyglądają, ale na pewno przeegzaminowałbym go z tych wskrzeszeń. No, jak zacząłem badać, kto w ogóle wymyślił liczbę 27 wskrzeszeń, o tych 40 to w ogóle już nie wspominam, to wyszło mi, że źródła tak zwanego źródła A nigdzie nie ma. Najdalej, gdzie doszedłem, to siostra Potrzebowska, współpracowniczka bliska Baszobory, powiedziała mi, że gdzieś tam kiedyś w tygodniku Niedziela to padło i wtedy znany do żartu poseł Dominik Tarczyński z PiS zrobił awanturę ponoć tygodniku Niedziela, że co oni za głupotę wypisują. No ale jednak, jak byłem w Pabianicach, Baszobora wspomniał o jednej takiej historii. W ogóle wspomniał o niej w taki sposób, jakby się nic nie stało. No tam przynieśli mu jakieś dziecko, zrobił się tumult, dziecko umarło, przynieśli na rękach, on je objął, powiedział kilka razy I love you, dziecko ożyło. Taka opowieść. No gdyby coś takiego się zdarzyło w Europie, to myślę, że Kościół, tak jak robi w Lourdes na przykład, gdzie przez 160 lat uznano tylko 70 uzdrowień samych, a charyzmatycy potrafią na jednym spotkaniu uzdrawiać rzekomo po 300 osób, no taki przypadek byłby mocno przebadany. No, zebrałyby się komisje lekarzy, naukowców, wykształconych księży, profesorów, by to badali. A on to opowiada, jak to mówi jeden z moich rozmówców, no we współczesnych czasach w środowisku charyzmatyków uzdrowień się nie bada, tylko się je ogłasza.
zgłasza. No to wskrzeszenie też. No coś się zdarzyło, nie wiemy, czy to był letarg, śpiączka afrykańska, która powoduje, że człowiek ma tak zwolnione funkcje życiowe, że wygląda, jakby był martwy. Ja nie wiem, ale no mocno bym podrążył ten temat. Wyciągnąłbym pewne... Próbowałbym dowiedzieć się prawdy, też tego body language. No nie miałem tej możliwości. I tak naprawdę w pewnym sensie można powiedzieć, że jest to dzieło niedokończone, bo naprawdę mi zależało na tych drugich rekolekcjach, ale jak nam się... Znaczy nie wiemy, kiedy wyjdziemy z tego zamknięcia. Nie wiadomo, kiedy, co będzie w Afryce. Czy Uganda nie będzie zamknięta, co będzie z Europą. I tak naprawdę bałem się, że odłożę ten mocno już zgromadzony materiał na bok. I jak będę czekał na dokończenie, to mi się to w głowie pozaciera. Tak już nie będzie tych emocji, takiej chęci napisania tej książki. I wyjdzie jakiś zimny utwór, bo nigdy on nie powstanie. Więc dzieło trochę niedokończone, ale jeżeli ojciec Baszobora przyjedzie, to ja się do niego odzywam i chcę się z nim spotkać. Czy wiesz, że musisz szybko napisać kolejną książkę teraz? Dlaczego? Z bardzo prostego powodu, bo cię jedna i druga bańka bardzo mocno poustawia i będziesz na przykład, jeżeli nie napiszesz w ciągu, albo będziesz miał tak długą przerwę, to przez parę lat możesz być specjalistą od Baszobory w mediach oraz specjalistą od ruchów charyzmatycznych jako dziennikarz. No, boję się tego, ale nie wejdę w tę rolę, bo jeżeli to miałoby polegać na tym, że gdziekolwiek się pojawi temat ruchu charyzmatycznego, to będę miał mówić i to samo, bo wpadnę w jakąś rutynę i ja widzę takich ekspertów w telewizjach. No to jest koszmar. Ja im współczuję. To będę odmawiał po prostu. Nie chcę utknąć, bo to nie jest moja rola. Ja się interesowałem kryzysem w Kościele, nadzwyczajnymi zjawiskami, bo o tym nie porozmawialiśmy. Wpływie psychiki na schorzenia, że można pod wpływem gwałtownego stresu stracić władzę w nogach. O tym mówią moi rozmówcy, bo ja rozmawiam nie tylko przecież z uczestnikami tych rekolekcji, z księżmi, zakonnikami, ja rozmawiam z naukowcami, z neurologami, neurochirurgami, ortopedami, psychologami, psychiatrami, bo to są niezwykle ciekawe mechanizmy te uzdrowienia. No przecież to jakby efekt placebo stosowany jest w medycynie. Jak się jakieś leki bada, to się jednej grupie podaje lek, a drugiej kulkę z cukrem i się bada, która grupa jak reaguje. Czasami się okazuje, że ludzie przez samą świadomość tego, że biorą, myślą, że biorą lek, nagle się potrafią w jakimś procencie uleczyć. Ta siła umysłu jest zarówno, może nas wyciągnąć z kłopotów, jak i w nie wpędzić. Na tym bazują charyzmatycy, myślę. To bada współczesna nauka i medycyna. Jesteśmy trochę na początku tych badań, ale to są fascynujące zjawiska. Niemniej one nie były jakimś takim w centrum mojego zainteresowania. To się jakoś zdarzyło w związku z propozycją znaku. Gdzieś tam to było, ale na pewno nie będę chciał utknąć w jakiegoś eksperta od duchów charyzmatycznych. Mam sobie trochę pokory i wiem, że nie wiem o nim tak dużo znowu. To myślę, że byłoby takim nadużyciem. No nie chcę być takim uzurpatorem. No po prostu po co mi to w ogóle? Baszobora, człowiek, który wskrzesza zmarłych, Marek Kęskrawiec, był gościem Alfabetu na Wojtusika i naprawdę nadal jesteśmy w krypcie. Potwierdź, Marku. Jesteśmy w krypcie, to słychać. Proszę księdza, może nas ksiądz otworzyć?